Future Processing jest firmą, która ma zasoby i wiedzę informatyczną, która jest trochę inna niż ta, którą ma Microsoft. Microsoft dostarcza technologię i platformę. My w oparciu o to, mając ludzi i umiejętności, budujemy rozwiązania konkretnych problemów. Często bardzo zaawansowanych, dotyczących analizy dużych zbiorów danych. Tutaj dobrym przykładem będzie komputerowa wizja. Civico to system inteligentnej analizy wideo, wspierający operatorów miejskiego monitoringu w codziennej pracy. Gospodarze miast montują kamery w strefach publicznych, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Civico, będąc systemem inteligentnej analizy wideo, wspiera monitoring poprzez analizę i wykrywanie określonych scen, które zachodzą w rzeczywistości miejskiej. Jeśli chodzi o pracę z algorytmami, to jest ona bardzo ciekawa, dlatego że sam problem nie jest tak dobrze określony jak w innych typowych zastosowaniach, gdzie mamy jakąś bazę danych, są gotowe liczby, albo jest w ogóle jakiś algorytm rozwiązujący jakiś matematyczny problem w grafie. To wszystko jest już często bardzo dobrze zbadane. Tutaj wypływamy na otwarte morze problemów i próbujemy po prostu dorównać temu, co człowiek robi spontanicznie na co dzień. Współpraca z Parkionem trwa już od 8 lat. Jest to klient, który jest potentatem na rynku rozwiązań parkingowych i transportowych. W chwili obecnej można to określić mianem rozwiązań dla inteligentnych miast Smart City. Od początku klient obdarzył nas ogromnym zaufaniem i stopniowo zwiększał zakres odpowiedzialności za realizowane projekty. Najpierw byliśmy zaangażowani głównie w projekty dla branży transportowej. Z ramienia podwykonawcy pomagaliśmy w realizacji takich projektów jak wdrożenie systemu w mieście Sydney. Jest tam zainstalowanych 5000 urządzeń. Również wdrożenie w mieście Londyn. Wizytówka Parkiona, tutaj mówimy o 10 tysiącach urządzeń. Ogromnym wyzwaniem była dla nas praca nad projektem dla miasta Helsinek. Codziennie użytkownicy wykonują tam około 2 milionów transakcji. W godzinach szczytu jest to około 600 transakcji na sekundę. Byliśmy zaangażowani w projektowanie, realizację i wdrożenie systemu obsługującego 6,5 tysiąca urządzeń w mieście. Monitor strat jest rozwiązaniem, które powstało we współpracy z MPWiK Wrocław. Dzięki ich wiedzy domenowej udało się nam zlokalizować najpilniejsze potrzeby, z którymi borykają się przedsiębiorstwa wodociągowe. I z jednej strony są to straty wody, a z drugiej strony konieczność przetworzenia ogromnego wolumenu danych pochodzącego z czujników zainstalowanych na sieci. I tu właśnie wchodzi monitor strat, który zbiera dane, analizuje oraz dokonuje kalkulacji. Czyli wszystko to, co do tej pory robił człowiek. Dzięki temu jesteśmy w stanie praktycznie natychmiastowo wykryć anomalie w sieci wodociągowej. Kiedy wykryjemy daną anomalię, wizualizujemy ją na mapie, po to, żeby diagności w dużo łatwiejszy sposób zlokalizowali, gdzie się coś dzieje, to nie jest koniec naszych wyzwań. Kierunkiem naszego rozwoju jest predykcja awarii sieci wodociągowej. Dzięki zastosowaniu metod sztucznej inteligencji będziemy analizować dane wraz z danymi historycznymi oraz informacjami o awariach, które już wystąpiły. Wskutek tego będziemy w stanie wykrywać awarię, zanim ona jeszcze tak naprawdę wystąpi. Wspólnie chcemy robić bardzo fajne i ciekawe rzeczy dla polskiej informatyki i dla polskiego społeczeństwa. Myślę, że technologia ma potencjał tego, żeby zmienić świat, a komputery mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów, które bez nich byłyby nie do rozwiązania. My w FP chcemy mieć w tym swój udział.